edukacyjno-kulturalna sztuczka na wnuczkach. Sztuczka na wnuczka, akcja przygotowana przez Fundację Bądźmy Razem przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, a także Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu organizatorów powitam gości, którzy zechcieli przybyć dzisiaj na naszą uroczystość, na naszą akcję. Serdecznie witam prezydenta miasta Kalisza, pana Janusza Pęcherza. Witam serdecznie radnych miasta Kalisza. Serdecznie witam zastępcę komendanta miejskiej policji w Kaliszu, podinspektora Andrzeja Karasia. Witam serdecznie komendanta Straży Miejskiej Kalisza, pana Dariusza Chybsia. Witam doktora Marka Banacha z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Szanowni Państwo, bardzo gorąco pragnę powitać wybitną, znakomitą aktorkę teatralną i filmową panią Emilię Krakowską. A najgorącej witam naszych wspaniałych seniorów. Serdecznie Państwa witamy. Cieszymy się, że serdecznie witam prezesa zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, pana Józefa Kazana. Zatem Fundacja Bądźmy Razem z Kalisza działa niespełna rok, a rzeczywiście sporo już osiągnięć na swoim koncie. No i mam nadzieję, że dzisiaj wchodzimy w nową akcję, w nowy etap. No i mam nadzieję, że również będzie to cykliczna akcja sztuczka na wnuczkach. Szanowni Państwo, o zabranie głosu poproszę prezydenta miasta Kalisza, pana Janusza Pęcherza. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam Państwa i cieszę się niezmiernie z tego, że tak wiele osób przyszło dzisiaj na tę konferencję Sztuczka na wnuczka. Ja się na temat sztuczki na wnuczka nie będę wypowiadał, bo tu są specjaliści. Ale nie wiem, jak to robicie, że tyle osób jesteście w stanie zgromadzić w jednym miejscu, osób, które chcą w tym uczestniczyć. Gratuluję organizatorom tego sukcesu organizacyjnego, a myślę, że będzie to także sukces tegoż przedsięwzięcia. Nie chciałbym, żeby to było cykliczne, sztuczka na wnuczka. Inne. Już po tej sztuczce na wnuczka myślę, że wszystkiego się nauczymy. Ewentualnie będziecie przekazywali to wszystkim znajomym dalej. Natomiast ponieważ jest okres świąteczny, to ja postaram się złożyć Państwu, myślę, że nietypowe życzenia dzisiaj. W ten czas wielki, wspaniały, czas narodzin dziecinny, połam się opłatkiem z bliskim, daruj mu najgorsze winy. Siądź przy choince, przytul do serca, co masz najcenniejsze, a zobaczysz, pokonasz nawet najstraszniejsze. I choć czasy są trudne, dookoła wiele niepewności, nigdy nie trać nadziei, nigdy nie trać radości. Żyj godnie w miłości, pokoju i zgodzie, wszak dla niego nie było też miejsca w Gospodzie. Wszystkiego najlepszego dla Państwa na zbliżające się święta i cały nowy rok. Miłości, radości i braku samotności. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję panu prezydentowi za to powitanie i za te życzenia przede wszystkim. A o zabranie głosu poproszę naszego gościa aż z Krakowa. Zapraszam pana doktora Marka Banacha z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć tutaj w tym tak przyjaznym mieście Kalisz. Przyjaznym, ponieważ jestem już tu po raz pierwszy i zawsze ta atmosfera takiej radości
która bije tutaj wszystkich uczestników różnych form, różnych spotkań, z którymi tutaj się spotykam. No jest taką rzeczywiście, jest takim pięknym, powiedziałbym, wyrazem ludzkiej życzliwości i zrozumienia i takiego pięknego ciepła, które wszystkich Państwa bije. Szanowni Państwo, ja chciałbym podziękować tutaj Fundacji, że nas niejako wybrała sobie na partnera w realizacji tego bardzo ważnego przedsięwzięcia, jakim będzie ta akcja Sztuczka na Wnuczka. Proszę Państwa, wielu z nas, być może tutaj obecnie w sali, doświadczało kiedyś różnego typu nieprzyjemnych sytuacji związanych z takimi niesympatycznymi działaniami, które polegają właśnie na najzwyczajnym oszukiwaniu ludzi. No nie jest to czas, to prawda, żebym teraz rozwijał ten wątek, ale sam tego właściwie moja mama doświadczyła dosłownie 2 tygodnie temu. No na szczęście wszystko skończyło się pozytywnie. No ale fakt jest, że jest to problem. Problem, który jest rzeczywiście palący, drażliwy, bolący. Problem, na który trzeba znaleźć jakieś sensowne, ciekawe rozwiązanie. Myślę, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się właśnie do nas zrozumienia tego problemu, poznania jego mechanizmu, a jednocześnie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak sobie w takiej sytuacji radzić. Myślę, że wiele ciekawych przepisów, osoby, które będą chcieli jeszcze występować, Państwu przekażą, wiele sposobów, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Mam nadzieję, że ta swoista lekcja będzie dla nas wszystkich czymś, co będziemy w życiu kiedykolwiek wykorzystywać, będzie zwracać na to uwagę. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę wielu, wielu radości, wielu pięknych chwil na święta, na nowy rok. Myślę, że te życzenia, które tutaj Pan Prezydent Państwu złożył, idealnie trafnie wpisują się właśnie w ten świąteczny czas oczekiwania. Więc mnie tylko pozostaje życzyć Państwu jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie, Panie Doktorze. Cieszymy się, że jest Pan z nami. A o zabranie głosu poproszę zastępcę komendanta Miejskiej Policji w Kaliszu, podinspektora Andrzeja Karasia. Dzień dobry. Jestem mile zaskoczony tak wysoką frekwencją. Szanowni Państwo, dziękuję za zorganizowanie takiej inicjatywy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w sferze osób starszych. Komenda Miejska Policji w Kaliszu łączy się z każdego rodzaju działania mające poprawę bezpieczeństwa w różnych obszarach. Ważnym elementem jest informacja oraz edukacja osób na temat działania przestępczego na terenie miasta Kalisza. Temat osób starszych, bo to one są dotykane najczęściej działaniami przestępców, dotyczy właśnie Was. Statystyki policyjne są nieubłagane. Przestępcy działają w sposób bezpardonowy. Przykładem takiego działania jest mieszkanka Kalisza, która w tym roku poprzez wyłudzenie pieniędzy metodą na wnuczka straciła około 30 tysięcy złotych. Metoda na wnuczka najczęstszymi przykładami to jest wypadek wnuczka. Czas, szybkość działania sprawców, roztargnienie osób starszych doprowadzają do tego, że osoby tak ze swoich kont wyciągają dość duże sumy gotówki. Dlatego nie bójmy się zadzwonić na telefon 997 do Straży Miejskiej. My jesteśmy w ciągu kilkunastu minut, jesteśmy w stanie dojechać, sprawdzić tą osobę. Nie bójmy się tego. 15 minut, ja tak uważam, 15 minut nas nie zbawi. Szanowni Państwo, nie dajmy się przestępcom. Korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim w związku z zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, spędzenia tych świąt w gronie rodzinnych, żeby te święta były ciepłe i spokojne. Dziękuję Państwu. Ja już teraz na scenę zapraszam do naszego gościa specjalnego, gość honorowy akcji Sztuczka na Wnuczka w Kaliszu, pani Emilia Krakowska. Najważniejsza fundacja,
najważniejsza idea, bo proszę Państwa, zawsze analizuję to, co się dzieje. Mówimy tutaj sztuczka na wnuczka, a od czego to się zaczyna? Że zaczynamy grać już od wczesnych lat strasznie samodzielnych ludzi. To znaczy, a ta z tego bloku, ja jej nie znam, tej wichczyny to nie znam. A ta, to ja jej w ogóle, ja jej się nie kłaniam. Nieprawda. Musimy się sobie tak wzajem kłaniać, musimy się czuć bezpiecznie w naszej kamienicy, w naszym domu. Ja teraz są te święta Bożego Narodzenia, a jesteśmy 99,9 wszyscy katolicy, chrześcijanie, luteranie, kochani, po prostu odpuścić i interesować się sąsiadami, nie jaką zupę gotują, tylko jak się czują, uśmiechnąć się. Wtedy zmniejszy się ilość pomysłów właśnie na te bandyckie sprawy. No, no co, nie znacie Renatki? No nie. Szalona wariatka. Proszę Państwa, ja się przygotowuję w tej chwili do premiery we Wrocławiu i nie za bardzo się czuję. Mam strach przed premierą, nie wiadomo, bo to wiadomo, że jak ktoś już jest bardzo dojrzały, to każdy się pyta, czy dlaczego nie spadł, prawda, dlaczego nie przewrócił. I to jest zobowiązujące, ale z młodymi aktorami pracuję. Bardzo jest to nerwowe i jeszcze się źle czuję. No niestety. Musiałam się zwolnić, dlatego że Renatka przyjechała po mnie, wstając o godzinie 5 rano, po to, żeby wsiąść, przyjechać i zabrać mnie z Wrocławia i tutaj przywieźć. Proszę Państwa, sprawiła Wam wielki prezent i mnie również, że mogłam Was poznać, za co Wam bardzo dziękuję. I nie dajcie się, tylko nawzajem kochajmy się, żeby było tak, jak teraz się widzimy. My jesteśmy zwierzęta stadne. Stadne jesteśmy. Lubimy być razem. Moja sąsiadka, jak jej dzieci wyszły z domu, ona kiedy wypychała, bo chciała być bardzo młoda, a potem mówi tak, a z kim ja będę teraz ten telewizor oglądać? Bo chce się wspólnie. I ta sala, ta zebrana wspaniale z Państwem, świadczy o tym, że my chcemy być razem. Bądźmy razem, za każdym razem, nie tylko od święta, nie tylko z akcji, dlatego pięknie Pan Prezydent powiedział. Będą inne pomysły, bo ci ludzie pracują, Panie Prezydencie. Będą inne, to jak nie na dziadka, to będzie na babcie. No i wywołana do tablicy Pani Renata Kobierska, wywołana do tablicy Pani Renata Kobierska. Widzicie, jak wygląda najpiękniejsza babcia Kalisza? Szanowni Państwo, miałam tylu wspaniałych przedmówców, że w imieniu Fundacji niewiele już zostało mi do powiedzenia, oprócz tego, że bądźmy razem. A ilość Państwa, z którymi często rozmawiałam telefonicznie, ale miałam okazji popatrzeć im w oczy, świadczy o tym, że chcecie być razem z nami, za co bardzo Wam z tego miejsca serdecznie dziękuję. Za to, że chce być z nami prezydent miasta, radni tego miasta, policji i pani skarbnik miasta, i policjanci, i straż miejska, i sponsorzy, i uniwersytet, i kaliski, i krakowski. To jest po prostu piękne. Czasami, kiedy jesteśmy zmęczone przy tej pracy, każdy zadaje sobie takie pytanie. Jaki jest sens? Czy jest warto pracować społecznie? Czy warto organizować takie akcje? Ale proszę Państwa, widząc tu wszystkich razem, skupionych nie pierwszy raz i nie przy takiej akcji, wiem już, że warto, wiem już, że będziemy działać dalej. Dziękuję pani Emilii, którą tak rzeczywiście maltretowałam, bo mówiła, kobieto, daj mi już spokój, a ja mówię, to przyjadę, to panią Ous Majdana. Dziękuję pani Emilio, że przerwała pani próby, że zechciała być pani tu razem z nami.
Myślę, że wszyscy tu na Panią czekali. Ja chciałabym przekazać Panią takiego anioła, który będzie Panią pilnował w każdej sytuacji. O Matko! Jest! O Matko! Kogo szukać, kogoś, kiedy to już stara się człowiek. Ma dobre serce i naiwny trochę jest. Ukraść pieniądze, które gdzieś tam schował sobie. Bo na godzinę najczarniejszą chce coś mieć. To na uczucia trzeba zabrać prorodziny. Spróbuj wysłać tam, gdzie może rośnie wieprz. Babciu, ratuj wnuczka, szykuj pieniądze, bo nieszczęście stało się. Nasz trzeci wiek jeszcze niedawno był daleko, nasz trzeci wiek już przyszedł, pewnie się doczeka. Już z nami jest, bo teraz nastał jego czas. Nasz trzeci wiek jak pierwsza młodość, drugi raz. Szanowni Państwo, ale także część wokalna przed nami, po tych pogadankach, po tych prelekcjach zapraszam niezwykle utalentowane wokalistki ze studia Artmus pod dyrekcją pani Iwony Adamczak. Na początek w bloku dwie wspaniałe piosenki. Tyle słońca w całym mieście. Na początek wykona Agnieszka Mituta. Powitajmy wielkimi brawami wokalistka studia Artmus. Przed nami Agata Piotrowska w wspaniałym utworze Grand Vals.
już minął